Zdrowia, szczególnie dla wszystkich normalnych i porządnych ludzi w Iranie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No problem jest taki, że ludzie patrzą na obywateli innych krajów poprzez pryzmat rządu. Poprzez pryzmat tego, co politycy wyprawiają, poprzez pryzmat tego, co jest podawane. No, prawda jest taka, że wszyscy ludzie są tacy sami. Jak się usiądzie z takim człowiekiem, czy z Chińczykiem, czy z Irańczykiem, czy z Hindusem, to człowiek się śmieje z podobnych kawałów, ma podobne przyjemności. No, ludzie są normalni. Jedyne, co skłóca, no to są jakieś takie powiedzmy wartości na poziomie rządów. No i jest to duże skłócenie. Teraz Iran ma duży, duży problem. 180 osób prawie zginęło, w większości to Irańczycy. Załoga była ukraińska, no bo dlatego, że poprzez te embarga, przez te wszystkie ograniczenia ekonomiczne, no to niestety ludzie z Kanady muszą latać przez Kijów. Także to było takie połączenie Teheran, Kijów, Paryż, Londyn czy inna Szwajcaria. No i właśnie i później z Europy powiedzmy do Ottawy, czy do Toronto, czy do Montrealu. Dużo, dużo tych Irańczyków po prostu znajduje swoje życie poza Iranem. No jest to niestety bardzo podobne do nas, do Polaków, kiedy Polacy poprzez to, że był dziadowski rząd czerwonych świń, po prostu miliony powyjeżdżały. Z Iranu nie wyjeżdżają jeszcze miliony, no bo no jest trochę inaczej, no ale jednak opuszczają kraj, w którym się wychowali, w którym kochają, w których mają rodziny, po prostu szukają innego miejsca. No i część z tych ludzi, spora część po prostu zginęła. Okazuje się, że żołnierze irańscy strzelają do wszystkiego, co się rusza w powietrzu. Nie mają pojęcia, nie mają sprzętu, nie mają informacji na temat, czy coś, co leci, to jest samolot przeciwnika, czy to jest samolot cywilny. No i właśnie tak to się stało. No i są protesty. Ludzie wychodzą na ulicy, no i cała ta czara tej goryczy zaczyna się przelewać już. W zeszłym roku tam zginęło kilkaset osób. No między innymi były protesty o pieniądze, tak? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Polsce były protesty, bo kiełbasa była coraz droższa, bo benzyna była coraz droższa, wódka była coraz droższa, no i było dużo, dużo zażaleń o pieniądze. No, w zeszłym roku w Iranie właśnie chodziło o pieniądze. No i mają ci ludzie ciężko mieć takie embargo na bardzo wiele rzeczy. Ludzie szmuglują do Iranu najróżniejsze rzeczy, przywożą turystycznie w walizkach, jak jeżdżą. No jest to jedna wielka partyzantka. No a to wszystko dzięki temu, że strażnicy rewolucji muzułmańskiej 41 lat temu, w 1979 roku, usunęli szacha. Muzułmanie weszli, powiedzmy, ci wszyscy mułowie, wszyscy, cała ta, można powiedzieć, instytucja czy organizacja religijna opanowała Iran. No i doprowadziła do tego, do czego doprowadziła. Teraz Irańczycy już wychowani w drugim pokoleniu, no są tak samo biedni jak Palestyńczycy. Palestyńczycy może troszeczkę gorzej mają, bo Irańczycy to chociaż mają ten olej i mają te pieniądze, mają ten pewien kraj, mają ten naród i jest jakaś inna grupa. No ale też w znaczeniu do Palestyńczyków, że politycy sami w sobie, no ta organizacja
palestyńska z Arafatem i z tymi innymi, no to po prostu jedna wielka, długa organizacja terrorystyczna. No i tak samo ta organizacja cała w Iranie, no to ona też szumi, w Iraku rozwala, w Afganistanie, no wszędzie, gdzie mogą, to rozwalają. Wielu ludzi, wielu chrześcijan, wielu Europejczyków nie zdaje sobie sprawy, o co to chodzi. No ale o to chodzi, że są sunnici i szyici, no i po prostu są to dwie organizacje, dwie grupy religijne, które się nienawidzą. Jedna grupa pochodzi od Mahometa, a druga pochodzi od jego wujka, czy jakaś tam była kombinacja. No i oni się rozdzielili kompletnie. No i to można porównać to, że powiedzmy do katolików i do protestantów. No i w XIV, XV, XVI wieku rżnęli się kalwini, luteranie, kościół angielski, no też ciekawa sprawa, no bo to w sumie to król angielski nie dostał rozwodu od papieża, no to się sam zrobił papieżem. Także sunnici i szyici mordują się nawzajem, my patrzymy na nich jako na muzułman, ale to są te duże sprawy. No i 40 lat rządów tych strażników rewolucji doprowadziło do tego, co doprowadziło. Ich obsesją to jest po prostu zniszczenie, jest to nieustanne niszczenie. Dlaczego Soleimaniego Ameryka czy prezydent Trump zdecydował do zlikwidowania? No tam oni nasłuchują, wywiad nasłuchuje, wywiad patrzy. No jeżeli Irańczyk wylądował w Iraku i spotyka się z organizacjami terrorystycznymi, no to wiadomo, o co chodzi, szczególnie że parę dni wcześniej były podpalenia ambasady. W tym samym czasie w Iranie nawoływali, czy poszukiwali, czy rozklejali ulotki na temat poszukiwań samobójców, tak zwanych kamikaze, do atakowania baz amerykańskich czy Amerykanów. No to jest dosyć popularne, szczególnie że ci ochotnicy po tym, jak się wysadzą, no to ich rodziny dostają dosyć spore pieniądze, no i jest to jakaś tam forma finansowa plus jakaś forma takiego dzikiego patriotyzmu, można powiedzieć. No, cała sytuacja jest zagmatwana, no ale Irańczycy mają rację. Irańczycy, ci młodzi Irańczycy, studenci, którzy mają po 20 parę lat, oni widzą, że to jest jedno wielkie 40-letnie oszukaństwo. No to tak jak i w Polsce. W Polsce też w sumie było oszukaństwo od 45 roku, można powiedzieć, do 89 roku. No to może teraz 41 lat starczy dla Iranu. Najgorsze by było, jeżeli by Iran i wszystkie te świnie muzułmańskie zrobiły ten numer, co te czerwone świnie w Polsce zrobiły. Zrobiły układ Magdalenki i by poszli na zmianę systemu politycznego, no ale wszystko by sami sprywatyzowali, wzięliby te pieniądze, banki i tak dalej i by się otworzyli na świat. No, ja to jestem przekonany, że to za jakiś czas właśnie się stanie w Korei Północnej i na Kubie. No, widać co się stało we wszystkich tych republikach posowieckich. Wszystkie te Tadżykistany, Kurdystany, Turkmenistany i tak dalej, no to większość tych małych stanów, szczególnie muzułmańskich, została przyjęta przez nomenklaturę komunistyczną. Czarna skrzynka z tego samolotu ma być wysłana z jakiegoś powodu do Francji. No jest to dziwaczne, no ale oni starają się coś zrobić przynajmniej. Zamiatają, bo przez 2-3 dni zdecydowali, mówili, że to nie jest, że to nie było rakieta, szczególnie nie rakieta irańska, no bo to jednak jest jedna wielka prama.
Atakują Irańczycy, no, te szczekające megafony, no, to atakują tak samo jak socjaliści, demokraci w Ameryce. W Ameryce obwiniają, w Ameryce ludzie z obłędem antytrumpowym po prostu, no, obłęd i szaleństwo lewactwa amerykańskiego jest takie, że oni obciążają winą za to zestrzelenie tego samolotu Trumpa. No jest to no, przewidywalne, tak? W Ameryce teraz deszcz pada, to kto jest winien, Trump jest wolny. Czego możemy się spodziewać? No, możemy się spodziewać jednak przemian. Przemian w Iranie, jednak jak to mówi arabskie powiedzenie, słomka złamała garb wielbłąda, no i chyba tak na to się zanosi. To jednak ludzie zobaczyli, że to jest jednak totalna ignorancja, totalne zacietrzewienie, niszczenie całego narodu irańskiego. Także myślę, że naród powstanie, no i mam nadzieję, że tym wszystkim świniom w Iranie nie uda się jednak zrobić tego, co czerwone świnie zrobiły w Polsce, czyli że nie przejmą całego bogactwa, czy dochodu, czy przyszłości irańskiej w swoje ręce. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tu jest strzałeczka, gdzie można zasubskrybować. Dzwoneczek, dzin dzin. I co, do następnego codziennego filmiku.